pierwszym biegu Nichols przyjechał dopiero trzeci, ale w następnym wygrał Chris Harris i Brytyjczycy wespół z Danią mają 4 punkty. Polaków bez punktu Krzysztof Kasprzak, Sebastian Ułamek z jednym. Po wyścigu trzecim i zwycięstwie Lee Richardsona Wielka Brytania obejmuje samodzielne prowadzenie. Punkt mniej ma Dania, Stany Zjednoczone z 4 punktami, Janusz Kołodziej był w biegu trzecim ostatni i Polska wciąż na szarym końcu. Nic się nie zmieniło po 6 gonitwie, w której Kasprzak był ostatni. Wygrał ponownie Richardson i jego zespół znów objął samodzielne przodownictwo. Dania z 1-punktową stratą na 2 miejscu. W biegu 7 drugie indywidualne zwycięstwo odnosi Hans Andersen. Za jego plecami finiszują Greg Hancock, Mark Loram i Sebastian Ułamek. Dania na czele. Po 8 wyścigu, w którym najszybszy był Bjarne Pedersen, Duńczycy odskoczyli Brytyjczykom w klasyfikacji turnieju na 2 punkty. Polacy fatalnie, tylko 4 punkty na koncie, już 4 mniej od Amerykanów. 2 punkty dla biało-czerwonych zdobył Tomasz Golob. Po 1 Sebastian Ułamek i Jarosław Hampel. Występ Krzysztofa Kasprzaka i Janusza Kołodzieja, którzy niedawno wyleczyli poważne urazy obojczyka, na razie wielkim nieporozumieniem.